Arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Dzień dobry, szczęść Boże. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ksiądz miał, z tego co wiem, ksiądz prymas miał jechać do Korei Południowej, ale jednak odwołał ten wyjazd. Dlaczego? Co się stało? Sytuacja jest poważna w polskim kościele? Sytuacja jest poważna i dziękuję bardzo też za to zaproszenie, ponieważ ono już było wcześniej i motywowałem, że nie mogę przyjść tutaj porozmawiać z panią redaktor, dlatego że lecę w tych dniach do Korei, ale jednak przemyślałem sprawę. Poza tym... Czyli trzeba gasić pożar, tak? Trzeba gasić pożar. Przede wszystkim trzeba zabrać się do pracy konkretnej. Nie? Jednym z takich konkretnych wezwań będzie to, że w najbliższym czasie, 22 maja, będzie też Rada Stała. A więc od razu ksiądz arcybiskup Gądecki wczoraj po konsultacji także z biskupami zwołuje Radę Stałą. I co będzie robiła taka Rada Stała? Jaka będzie jej rola? No przede wszystkim musimy najpierw jeszcze raz zrobić analizę tego wszystkiego, co dzisiaj się, o czym pani mówi dzisiaj, aktualnej sytuacji, i pokazać, jakie kroki będziemy podejmować w tej aktualnej sytuacji. Czyli wyjdziecie z ofensywą. O tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałam na początek zapytać, bo wiem, że ksiądz prymas obejrzał ten film Tomasza Sekielskiego i ksiądz mówił w takim wystąpieniu internetowym, że był poruszony. To co księdza prymasa najbardziej poruszyło? Najbardziej mnie poruszyło i najbardziej zabolało, czego też wcześniej nigdy nie doświadczyłem, właśnie w moment konfrontacji osób skrzywdzonych z krzywdzicielami. To znaczy sam dramat tych osób, które musiały wracać w ten sposób do traumatycznych przeżyć swojego dzieciństwa. No ale za to dostaliśmy czarno na białym, że jednak do takich przestępstw, do pedofilii w kościele dochodzi. Oczywiście to jest, myślę, że dzisiaj chyba już nikt tego nie będzie wypierał ze świadomości, że do takich przestępstw w kościele dochodzi. To nie jest pierwsze ujawnienie, to nie jest pierwszy początek, to nie jest początek problemu, o którym mówimy. Nie? To jest sytuacja, w której trwamy i to jest jeszcze jeden impuls i tu, tak jak wtedy powiedziałem na gorąco, ja oglądałem dokładnie ten film, tak jak pan Tomasz Sekielski mówił, że o godzinie 14:30 będzie udostępniony. Ale zdaniem księdza prymasa to jest atak na Kościół? Nie, absolutnie nie. Nie widzę w tym filmie żadnego ataku na Kościół. Wręcz przeciwnie, nawet kiedy posłucha się pana Sekielskiego w tym, jak on o tym filmie mówi, to wydaje mi się, że tutaj jest to... I to nie jest tylko moje odczucie. Pani redaktor pamięta, że również arcybiskup Gądecki po obejrzeniu filmu pierwszą rzecz, którą zrobił, to podziękował panu Sekielskiemu, dlatego że to jest jeszcze jeden element do naszej walki, do naszego zmagania się z pedofilią. Ale ksiądz prymas miał szansę, żeby w tym filmie wystąpić i nie wystąpił ksiądz. Prawda. Dlaczego? Dlatego, że słyszałem także w wypowiedziach pana Tomasza Sekielskiego, że film nie będzie wcześniej pokazywany, wszyscy go obejrzą, nawet mówił... Czyli też... ksiądz prymas zachował się asekuracyjnie, a może trzeba było jednak wyjść z otwartą przyłbicą? Tak, tylko że chciałbym o filmie i dziś mogę o filmie mówić i dziś mogę mówić tak, jak go widziałem, nie? Wszystko, co w tym filmie jest, bo o tym wiem, nie? Natomiast... Tylko wtedy było takie wrażenie, że jednak hierarchowie kościelni coś ukrywają, że chowają głowę w piasek, że nie chcą się konfrontować po prostu z trudnymi faktami. Może takie wrażenie i było, i tu ma pani redaktor rację, natomiast nie było to taką intencją, żeby się nie konfrontować z tymi faktami, tylko żeby je wiedzieć, nie? To znaczy, jeżeli miałbym się wypowiedzieć w filmie na temat ogólny, jak wygląda dzisiaj sytuacja, jakie są kroki były podejmowane, czy jakie mogą być podejmowane, to tak, ale film mówił przecież o konkretnych świadectwach. To nie jest film fabularny, nie? To jest film, który... Jest to dokument, niewątpliwie, ale też dlatego to pytam, ponieważ również słuchacze o to pytali, przesyłając pytania na Twittera. Ksiądz mówi, że to jest cenny film, jest potrzebny, że trzeba za niego podziękować, ale według niektórych hierarchów to jest byle co. Ksiądz prymas oglądał byle co, cytując arcybiskupa Głudzia. Nie oglądałem byle czego, czy byle co. Ja oglądałem rzeczywiście świadectwa, którymi zostałem poruszony. Ale ja pytam teraz o słowa księdza Głudzia.
Czy ksiądz Głódź powinien za te słowa przeprosić? Ja myślę, że ksiądz arcybiskup. Że rzeczywistość była nie do świadectw i do osób, które są tylko do powiedzenia bardzo ogólnego na temat, tak sobie myślę, że na temat tego, co w ogóle filmu takiego, który był robiony na temat pedofilii. Czy ta reakcja arcybiskupa Głódzia była uzasadniona, czy była kompletnie nie do przyjęcia? To nie jest kompromitacja? Przede wszystkim trzeba powiedzieć w ten sposób. Nie można tak mówić, kiedy się czegoś nie widzi, nie? To znaczy można mówić, że są jakieś głosy, filmy i tak dalej, ale jak się je obejrzy, zobaczy, to można to dopiero ocenić, więc ja bym takich sądów na gorąco nie wypowiadał. Nie? A czy arcybiskup Głódź powinien zostać zdymisjonowany? Czy powinien zostać... Powinien podnieść konsekwencje, ponieważ według autorów tego filmu, Tomasza Sekielskiego, arcybiskup Głódź doskonale wiedział o sytuacji księdza Cybuli, który zresztą w tym filmie został pokazany, został skonfrontowany ze swoją ofiarą i przyznał się do tego, że tę osobę molestował, więc czy arcybiskup Głódź nie powinien zostać zdymisjonowany, bo zdaje się, że nie zrobił nic w tej sprawie? I znów tego nie wiem, dlatego że film sygnalizuje te rzeczy, że zostały zgłoszone, był rozpoczęty... Mam taką nadzieję, że po zgłoszeniu był rozpoczęty proces. Natomiast nie mogę powiedzieć dzisiaj, czy wydać werdyktu, czy wyroku. Natomiast, tak jak mówiłem już zaraz po filmie, w tym moim powiedzeniu, mamy dzisiaj narzędzie, które będzie narzędziem, które jest, nie będzie, bo ono jest narzędziem weryfikacji dotyczącym nie tylko postępowania poszczególnego biskupa w stosunku do takich zgłoszeń księży, ale także w stosunku do działań metropolity. To czy ta konkretna sytuacja będzie weryfikowana? Mam taką nadzieję, że jeżeli... A od kogo to zależy? Przede wszystkim od zgłoszenia tej sytuacji. Rozumiem, że film pana Tomasza Sekielskiego... Nie jest takim zgłoszeniem? Zgłosił ją, natomiast myślę, że... Musimy dokładnie przeczytać, zobaczyć też, jak brzmi tekst dokumentu papieża, który przed filmem, dokładnie 9 maja, został ogłoszony. A wejdzie w życie 1 czerwca. I z tego dokumentu wynika, że jeśli okaże się, że jakiś biskup zamiatał sprawę pedofilii pod dywan, to może zostać usunięty z urzędu. Tak, Ojciec Święty taką decyzję może podjąć. To czy ta sytuacja będzie badana? Mam taką nadzieję, że ta sytuacja będzie badana. A od kogo to zależy? Zależy to przede wszystkim od tego, żeby to zgłoszenie zostało, czyli to zgłoszenie, które było w filmie, zostało potraktowane też jako przyjęcie zgłoszenia, ale ja nie wykluczam, bo nie tylko chciałbym... To kto to będzie musiał zbadać? Nie, tą sprawę akurat będzie musiał zbadać, ponieważ jeżeli tutaj mówimy o metropolicie, a Ojciec Święty w tym dokumencie daje właśnie takie zadanie metropolitom, wiadomo, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Ja nie będę badał mojego postępowania, tylko papież mówi najstarszy nominacją biskup w danej metropolii. Dany sufragan tak zwany, czyli ten, który... Czyli możemy zaryzykować taką tezę, że ta sprawa będzie zbadana, ale na razie to arcybiskup Głódź może spać spokojnie? To znaczy, ja myślę, że arcybiskup Głódź po tym filmie musi podejmować decyzję, nie? I jeżeli było to, a było to, bo tak jak pani redaktor wspomina, konkretne zgłoszenie, to także w przypadku księdza Cybuli, ono powinno, i mam taką nadzieję, że ma dalsze konsekwencje. No to co powinien teraz zrobić arcybiskup Głódź w tej sytuacji? Dokumenty są przesłane do Watykanu. Myślę, że mógłby powiedzieć, na jakim etapie jest to postępowanie, które zostało zgłoszone. Tyle każdy może z nas powiedzieć, nie ujawniając żadnego... Ale ksiądz prymas nie może wyegzekwować tych odpowiedzi? Tego nie mogę wyegzekwować, dlatego że ja nie mam zwierzchnictwa nad arcybiskupem Głódziem. Czyli wasze role są równorzędne? Tak, ja jestem biskupem diecezji i metropolitą, nie? Więc to tak. Natomiast ja myślę, że mogę, tak jak pani tutaj wspomniała, zadała to pytanie, nie? Co można w tym zrobić? Powiedzieć, na jakim etapie to zgłoszenie jest, nie? Mam taką nadzieję, że ono zostało przekazane do Stolicy Apostolskiej, tak jak dotyczą normy, nie? Tak jak postępujemy. Czyli ksiądz ma nadzieję, że arcybiskup Głódź podjął jakieś kroki, natomiast nie ma żadnej informacji, że tak się właśnie stało. A czy episkopat polski poda się do dymisji? Czy odda się do dyspozycji papieża Franciszka? Są takie oczekiwania? Są takie apele? Ja myślę, że powiedzmy takie gremialne powiedzenie, że mamy się wszyscy podać do dymisji, czy biskupi mają się podać do dymisji, jest nieuzasadnione, dlatego że byłoby to znaczy na pewno
muszą sprawy wszystkie być wyjaśnione i sprawdzone, nie? Także nasze postępowanie, więc jeżeli, tak jak mówimy, 1 czerwca do metropolitów wpłyną bardzo konkretne zawiadomienia, o których pani wspominała, nie? Tak jak jest to pewna analogia, tak jak osoba wykorzystana i skrzywdzona zawiadamia biskupa. Biskup informuje Ojca Świętego, który mówi teraz, jakie procedury należy wdrożyć. Ale póki co ksiądz prymas nie widzi takiej potrzeby, żeby któryś z biskupów, czy też cały episkopat gremialnie podał się do dymisji. Myślę, że w tej chwili nie ma takiej potrzeby, natomiast widzę, że jest narzędzie, które będzie weryfikowało naszą pracę, nasze postępowanie, nie? I to będzie istotne, nie? Czy popełniliśmy błędy, czy popełniamy je, czy rzeczywiście była to sytuacja, która domagałaby się konsekwentnie takiej postawy. No na przykład ojciec Górzyński, dominikanin, na pewno znany doskonale księdzu prymasowi, w jednym z wywiadów TOK FM powiedział tak: ja bym sobie tego życzył, bez wstrząsu nie da się nic zrobić, mamy wśród biskupów do czynienia ze stanem umysłowości archaicznej, trzeba użyć młota, rozbić im te wieże z kości słoniowej. Mocne. Mocne i myślę, że to rozbijanie tej mentalności, tej wieży z kości słoniowej dotyczy całego, każdego z nas, nie? Każdego z ludzi wierzących i biskupów w ich odpowiedzialności i księży, i ojca Górzyńskiego, i wszystkich katolików także. To myślę, że w tym sensie, jeżeli pani redaktor na początku mnie zapytała, czy ja tutaj zostaję dlatego, że jest sytuacja poważna, kryzysowa. Tak, ona jest dzisiaj bardzo, bardzo ważna właśnie dlatego, że zaczyna się też, myślę, rozbijanie tej mentalności, nie? Przez różne fakty, także poprzez taki film, który z jednej strony, i tu myślę, że ważną rzeczą jest też, żeby pamiętać, bo mówimy o różnych mechanizmach, nie? Które też zostały ujawnione, ale tam są osoby konkretne, nie? To znaczy tam są konkretne osoby skrzywdzone i myślę, że to jest główny element. To, co ja powiedziałem także w moim pierwszym takim głosie, nie? Że chciałbym tym osobom pomóc. Nie? Ja się ciągle zastanawiam. I co w takim razie ksiądz prymas zrobi? Właśnie, łatwo co, powiedzieć. Co ksiądz prymas teraz zrobi? Tak, no pierwszą... Są dwie konkretne osoby chociażby, albo trzy nawet. Tak, pierwszą rzeczą, którą mam na kanwie filmu, nie? Przed oczyma, to, że te osoby, kiedy zgłaszały swoje sprawy do delegatów w poszczególnych kuriach, że zostały niewłaściwie przyjęte, to znaczy przyjęte zostały... I jak można tę sytuację naprawić w takim razie? Pierwszą rzeczą, oczywiście je przepraszam, ale przepraszam, to już chyba za mało teraz. Ale tak, dlatego, żeby tego uniknąć na przyszłość, podstawową rzeczą jest dalsze trwanie i szkolenie. Centrum Ochrony Dziecka przeszkoliło delegatów już nie jeden raz i musimy dalej pójść. Problem jest w tym, że pani redaktor, w takich sytuacjach spotykamy się z dwoma rzeczywistościami. Ktoś jest przeszkolony, wie jak postąpić, ale empatii się nie wyszkoli takiemu człowiekowi, nie? A po dlatego co trzeba o tym mówić. Po co przyjeżdża księdze prymasie do Polski emisariusz papieża Franciszka, który doprowadził do tego, że właściwie cały episkopat w Chile podał się do dymisji po jego raporcie. I to jest taka ważna persona w kościele, ponieważ no, zajmuje się takimi najcięższymi przypadkami, jeśli chodzi o pedofilię. No, jest taką prawą ręką papieża, jeśli chodzi o walkę z pedofilią w kościele. Więc tak. Czemu ma służyć ta wizyta? I mającą też potężną wiedzę. Nie przyjeżdża na interwencję Ojca Świętego, tylko przyjeżdża na nasze zaproszenie, które ja jako delegat... Tylko, że to zbiega się z premierą tego filmu. Tak, tak, ale to myślę, że premiera tego filmu jest, jakby powiedzieć, jeszcze jednym wezwaniem do dyskusji poważnej także z delegatem. A to było takim impulsem przyspieszającym tę wizytę? Nie, impulsem nie było, dlatego że wizyta jest opóźniona, dlatego że ja prosiłem o to, żeby... Chodziło głównie o to, że w naszych działaniach, także Centrum Ochrony Dziecka i kiedy... i mojej współpracy z delegatami jest ciągłe to, że to, co pani mówi, można to nazywać kruszeniem starej mentalności, zmianą serca, jak papież mówi. Musimy do tego mieć ludzi, którzy nam w tym pomogą. I Ja już w zeszłym roku zaprosiłem księdza arcybiskupa Szyklunę, żeby przyjechał na konferencję. I co to ma zmienić? I co to ma zmienić ta wizyta? Przede wszystkim rozumiem, że będzie to jeden z elementów tej kruszenia, tej starej mentalności w nas, pokazywania, a ponieważ, tak jak pani tutaj wspomniała,
wzięliśmy człowieka najbardziej kompetentnego, człowieka, który jest też praktykiem, człowieka, do którego przecież, który pracował w kongregacji nauki wiary, czy pracuje nadal, do którego też... Czyli ten maltański dostojnik ma wam pomóc po prostu, żebyście się z tym problemem wreszcie uporali. A jaki jest plan naprawczy, księdze prymasie? To znaczy... Żeby już nie powtarzałeś takiej sytuacji jak ta chociażby, że okazało się, że ksiądz był skazany prawomocnym wyrokiem, miał zakaz pracy z dziećmi, z młodzieżą, a jednak miał rekolekcję. To co zrobić, jaki jest plan naprawczy, żeby takiej sytuacji już więcej nie było? Przede wszystkim, po pierwsze, większy nadzór nad księżmi, którzy są po wyrokach, czyli mamy, z czyjej strony? Ze strony Kościoła. Mamy osoby, które nazywamy... Ale ze strony kurii, diecezji? W diecezji mamy osoby, które nazywają się kuratorami. Przeszkoliliśmy już pierwszą część tych kuratorów. Musimy dalej ich, to znaczy mówię, przeszkoliliśmy. Ja tak... Czyli oni muszą być jednak sprawniejsi. Oni muszą być sprawniejsi. Bardziej skrupulatni. Muszą mieć wiedzę, muszą wręcz nawet mieć... Trzeba wprowadzić takie procedury, żeby nawet te osoby, czyli żeby biskup z kolei dostawał konkretny raport, nie chcę powiedzieć każdego dnia, ale teraz w dokumencie watykańskim... Czyli trzeba wzmocnić nadzór przez tych kuratorów, którzy będą raportować niemalże codziennie do biskupa. Tak jest, to jest podstawowa rzecz. I co jeszcze? Druga rzecz, która jest, o której mówiłem też w kontekście właśnie osób skrzywdzonych, nie przeszkolić jeszcze raz i ten ksiądz arcybiskup Sikluna, który przyjeżdża w następne dwa dni, tak zaplanowaliśmy, zostaje w Polsce jeszcze i będzie szkolenie dwudniowe dla naszych delegatów. I kolejna rzecz? Żeby przyjmowali te rzeczy nie w sposób kompetentny, nie żeby byli bardzo wyczuleni, bardzo tak, wyczuleni. Bardzo, I jeszcze jedna rzecz? Błędów. I trzecia rzecz, która jest, to jest oczywiście też to pytanie, z którym pewnie pani redaktor się spotyka, jak ja niekiedy teraz w tym kontekście, że na przykład mama mówi, czy ja mogę być bezpieczna, proszę księdza, proszę mi powiedzieć, czy ja mogę być bezpieczna, że posyłam dzisiaj na katechezę, czy jako ministranta mojego syna. Proszę mi powiedzieć. Nie? Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest kwestia właśnie tego, że, że taki ksiądz dzisiaj pracujący przy wejściu do seminarium, w czasie formacji seminarium, po seminarium jest także monitorowany i od strony psychologicznej i tak dalej. I ciąg dalszy tej dyskusji, już w części radiowej, arcybiskup Polak, prymas Polski zostaje z nami, jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Dziękuję bardzo, zapraszam. To ciąg dalszy w takim razie. Kolejny krok, który musi być zostać podjęty, żeby ten cały proces wychodzenia z tego kryzysu był skuteczny. To są wytyczne, które są przyjmowane w diecezjach teraz. Ostatnio, wczoraj słyszymy o diecezji, archidiecezji łódzkiej. Za chwilę 20, ja taki dokument podpisałem, on będzie wchodził 1 lipca, 20 maja będzie ogłoszony teraz w czasie spotkania wszystkim księżom. Co to jest za rzeczywistość? Tu nie chodzi o dokument, tu nie chodzi o zapis najlepszych praktyk, jakie mają być stosowane, ale bardzo mi się podoba ten element, o którym pani mówi, to kruszenie mentalności, kruszenie tej starej świadomości. Dlatego do opracowania tego dokumentu myśmy prosili zespoły ludzi, którzy pracowali, świeckich, duchownych, z różnych rzeczywistości. Ale jednak mimo wszystko niepotrzebnej nowej kadry, po prostu na samym szczycie, bo jak to się mówi, ryba psuje się od głowy. Chyba się prymas z tym stwierdzeniem zgodzi. Może być ono jest wyświechtane, ale sprawdza się w wielu przypadkach. Sprawdza się w wielu przypadkach, natomiast trzeba powiedzieć, że bardziej niż wymiana znów ludzi, nie, czy wymiana tej kadry, nam jest konieczne konkretne działanie, o którym tutaj mówimy. I tym konkretnym działaniem teraz, dzisiaj. To jest ciągle w kluczu tej odpowiedzi tej mamie zatroskanej. Proszę księdza, proszę mi powiedzieć, czy mój syn jest bezpieczny. No właśnie. Mówię tak, dlatego, że są przyjęte też takie konkretne procedury, w których sprawa jest jasna, że nie wolno na przykład księdzu przyjmować na rozmowę dziecka w swoim prywatnym pokoju. Nie może zostawać sam na sam. Tych procedur, które w tych wytycznych diecezjalnych przy opracowaniu tego zespołu jest konkretne. Oczywiście, znów możemy powiedzieć tak, dobrze, zapisaliście to, czy to będzie egzekwowane. No właśnie. No, mam taką nadzieję, że ten zespół... Ale to nie może być oparte na nadziei, to po prostu być egzekwowane, koniec kropka. Musi być nadzór. Najpierw musi być wdrażane, nie? I dlatego chcemy też, po pierwsze, przy rozmowach moich z Centrum Ochrony Dziecka, no bo oni prowadzą cały ten proces szkoleń, mówimy, że teraz musi pójść bardzo konkretny sygnał do sprawdzenia,
wszystkie metropolie takie szkolenia przeprowadziły, czy już wszystkie diecezje, na jakim etapie są opracowywania tych. I to będzie wystarczające, zdaniem księdza prymasa? Nie. A czy skończy się praktyka odsyłania księdza od parafii do parafii, żeby chronić jego interesy, żeby chronić też interesy biskupa? Takiej praktyki w ogóle być nie może. Ale była. Jeżeli była to praktyka zła. Takiej praktyki być nie może. To znaczy, czyli zero tolerancji. Zero tolerancji. Ksiądz nie może być przesuwany z parafii do parafii, tylko ksiądz może być, musi, nawet nie może. Jeżeli jest sprawa do sprawdzenia i są wiarygodne oskarżenia przeciwko niemu złożone, to musi być zawieszony. Pytanie teraz takie. I odsunięto od pracy z dziećmi, jak rozumiem. Odsunięto od pracy z dziećmi konsekwentnie i tak potem dalej. Co się dzieje dalej? I potem się dzieje, że zostaje gdzieś umieszczony. To gdzie takiego księdza trzeba umieścić? To znaczy na przykład umieszcza się go albo w jakimś klasztorze, albo w jakimś domu emerytów, albo nie wiem, w jakimś miejscu odosobnienia. I często to nazywane jest, że on został przesunięty z parafii do parafii. Nie, on został zawieszony. Nie wolno mu sprawować żadnych... No i co? I czeka wtedy na co? Wtedy czeka na prowadzenie procesu. Wtedy jest sytuacja taka, że biskup powinien teraz w stosunku do niego zastosować badania psychologiczne, najlepiej u kilku psychologów niekościelnych, niezależnych też od kościoła, to jest pierwsze, żeby uzyskać diagnozę. Po drugie, od razu po takim odsunięciu czy zawieszeniu biskup zgłasza sprawę do Watykanu i pisze oczywiście do kongregacji, że jest taki przypadek i tak dalej. Podjąłem decyzję o odosobnieniu i teraz i przynajmniej opisuję też ten kazus, i teraz dostaję wytyczne, jak prowadzić te dalsze działania. A co z tą stroną, od strony prawnej? Czy w międzyczasie następuje zawiadomienie do prokuratury? Do prokuratury, tak. Żeby prokuratura mogła to wyjaśnić. Żeby mogło dojść na przykład do procesu. Tak jest. Po roku przed sądem. Po roku 2017, czyli po wprowadzeniu, że mamy obowiązek prawny zgłoszenia do prokuratury, tak jak mówię, zawiadamiamy Watykan i zawiadamiamy prokuraturę. Robimy to z reguły przez prawnika. I to się dzieje za każdym razem? Tak. To ksiądz prymas powie z ręką na sercu, że nie było żadnych zaniedbań? To znaczy, jeżeli były zaniedbania, to były to przestępstwa. To znaczy myślę, że jeżeli te sprawy zostaną dowiedzione, to dzisiaj jest odpowiedzialność karna. 3 lata więzienia dla człowieka, który to zaniedbał, który nie zgłosił do prokuratury. A czy po tym filmie Tomasza Sekielskiego ksiądz prymas widział jakąś potrzebę zawiadomienia prokuratury po tym, co ksiądz zobaczył? Tego nie widziałem, dlatego że znamy fakty, które zostały ujawnione, znamy fakty, które były pokazane, ale myślę, że pierwszą osobą, jeżeli by coś takiego było, nie, że nie zostało to zgłoszone do prokuratury, to byłby pan Tomasz Sekielski, bo też jest obywatelem i ma też obowiązek zgłoszenia, gdyby takie sprawy były. A czy prokuratura w ogóle nie powinna się tym zająć z urzędu? Po emisji takiego filmu. To znaczy prokuratura musi stwierdzić, czy takie zgłoszenie na przykład nastąpiło, nie? Dlatego, że nawet w przypadku, kiedy... Czyli kto miałby to zgłosić? Tomasz Sekielski? Nie, ja myślę, że... do prokuratury? Ja myślę, że prokuratura sama powinna zobaczyć, czy zgłoszenie w danym przypadku nastąpiło do tej prokuratury, nie? Ale przez kogo? Przez biskupa, kiedy było zgłoszenie, mówimy tutaj, mówimy o tych przypadkach, kiedy było zgłoszenie biskupowi, nie? W sposób, tak jak widzieliśmy na filmie, nie? Był ten przykład księdza emeryta na przykład. Tak, przykład księdza emeryta. I czy taka sprawa kwalifikuje się do tego, żeby zgłosić ją jeszcze do prokuratury? Oczywiście, że tak. Możemy wiedzieć, że zgodnie z prawem państwowym, bo w przypadku prawa kościelnego, kiedy my zgłaszamy to do kongregacji, kongregacja sobie zastrzega, że nie ma automatycznego przedawnienia, nawet takiej sytuacji, takiego księdza z przeszłości, nie? Tylko w przypadku prawa kościelnego kongregacja decyduje, czy jest przedawnienie, czy nie ma, nie? I bardzo często znosi. Natomiast w przypadku, chodzi mi tylko tutaj o to, że jeżeli chodzi o to zgłoszenie do prokuratury, o którym pani wspomina, nawet jeżeli ja jako biskup mogę sobie przewidzieć, to było już przedawnione, nie? To ja nie mam prawa wydać takiego wyroku. Ja nie jestem prokuratorem. Ja tylko nie mogę, trzeba z tym iść natychmiast do prokuratury. Tylko trzeba zgłosić to do prokuratury natychmiast, jeżeli nawet będzie informacja. I taką otrzymujemy w przypadku tych sytuacji przeszłych, że prokuratura informuje, nie? Biskupa, bo ja wtedy mam spokój sumienia, że sprawa od strony państwowej jest przedawniona. Ilu ksiądz spotkał pedofilów? Księży pedofilów w swojej praktyce duszpasterskiej?
w swojej praktyce duszpasterskiej bezpośrednio jako biskup diecezji, kiedy musiałem podejmować decyzje w stosunku do osób, spotkałem, mogę powiedzieć, jedną osobę, która została po procesie wydalona ze stanu kapłańskiego i tu były rzeczywiście czyny pedofilne. Druga osoba, która została skazana wyrokiem i za posiadanie pornografii dziecięcej, nie było czynów pedofilnych, nie, w tym działaniu. Potem osoba, która dzisiaj jest pozwana w procesie cywilnym przez skarżącego tego księdza, który po dowiedzeniu się, że taki proces ta osoba wytoczyła, ten ksiądz został zawieszony. Nie pełni funkcji, czeka na trzy takie procesie. Trzy konkretne takie osoby. W ciągu swojej praktyki duszpasterskiej. Czy to jest zjawisko marginalne, jak to niektórzy podnoszą, jeśli chodzi o liczbę pedofilów w kościele, w polskim kościele? To znaczy to, co żeśmy opublikowali, tą wiedzę, jaką mamy, nawet w tym raporcie, który jest krytykowany za jego fragmentaryczność, brak takiej całościowości. Nie była to pierwsza próba, którą żeśmy... A ksiądz prymas był naprawdę usatysfakcjonowany stanem tego raportu? To znaczy... Czy te dane nie były jednak zaniżone? Czy można wierzyć w takie dane, że przez 30 lat doszło tylko do prawie 400 takich przypadków? Proszę pamiętać, że to były dane, które my znamy z ujawnień. To znaczy, że tak jak w przypadku chociażby, że nie było żadnego, znaczy nie żadnego, no bo film pana Tomasza Sykielskiego mówi też o sytuacjach, które były znane, nie? Ale nie było tam ani tych księży, którzy zostali ujawnieni na podstawie tego filmu, nie? Więc to są dane, które my znamy jako dane, które były ujawnione na ten moment i w tym czasie. Dlatego też trudno dzisiaj mówić, znów spekulować, czy to będzie ich bardzo dużo więcej, czy znacznie więcej. Na pewno są dzisiaj następne zgłoszenia i o tym trzeba pamiętać. Nie? Wymowa też tej konferencji jednak wiele osób, jeśli nie zbulwersowała, to załamała. No bo jednak wypowiedzi niektórych hierarchów, nie mówię, że akurat księdza prymasa, ale innych hierarchów, na przykład arcybiskupa Jędraszewskiego, czy też arcybiskupa Gądeckiego, no sprowadzała się właściwie do tego, że... No, zero tolerancji to metoda z totalitaryzmu, a w ogóle to pedofilia nie dotyczy tylko nas. I co z tego? Dlaczego my mamy podjąć taką walkę, skoro przecież ona będzie dalej istniała? Tak? Takie czyny będą popełniali ludzie również z innych branż, z innych zawodów. I to prawda, tylko że Kościół jest jednak instytucją zaufania publicznego. Nie po to była zwołana ta konferencja. Nie? Tu był podstawowy też błąd, nie, naszego wystąpienia. To jest ciągle jeszcze jedno pytanie o to. To czego tam zabrakło? Komunikacji jasnej. A może empatii jednak zabrakło? Najpierw empatii. Hierarchom. Najpierw tak, ale głównie też komunikacji. To znaczy nie można mieszać na konferencji prasowej, na której przedstawia się konkretne dane, wykładów na temat zjawiska, jakim jest zjawisko pedofilii w szerokim kontekście, nie? O którym pani tutaj wspomniała. Niektórzy nawet określali to w ten sposób, że Kościół Polski popełniał samobójstwo wręcz podczas tej konferencji prasowej. Dlatego tak ważne jest, byśmy my potrafili też się tego nauczyć, tej komunikacji, nie? Komunikacji ze społeczeństwem, bo to nawet jeżeli, tak jak mówimy, rozumiem, że musimy zgodnie z prawem i sumieniem postępować i wyrugować przestępstwo pedofilii, wycinać w każdym przypadku do końca. Musimy się też uczyć o tym mówić, nie o tym informować. To jest podstawowa trudność. Nie możemy robić wykładów na temat całego zjawiska pedofilii, tylko pokazywać w takim konkretnym rzeczywistości, jak ona jest rozwiązywana. Nie? To też są pytania od słuchaczy. Co ksiądz prymas osobiście zamierza zrobić, żeby odbudować zaufanie do Kościoła? To jest ważna instytucja dla wielu Polaków, ale to zaufanie zostało nadwyrężone. Teraz ta instytucja jednak pozostaje w kryzysie. Po prostu pracować nad tym, o czym tutaj mówię. Pierwsze, dlatego dzisiaj jestem też tutaj u pani, żeby pokazać, że sytuacja jest poważna, że nawet jeżeli, no ja zawiodłem, to ja wiem,
wiem katolików Korei. Wczoraj miałem kilka telefonów. Tam są parafie, które na mnie czekały, żebym sprawował msze święte w tych parafiach. Dzwoniono do mnie. Ja jutro to nadrobię przez takie wideo message, wideokonferencje, które poślę i tak dalej. No, muszę się tak ratować, ale dziękuję i też za waszym pośrednictwem, jeżeli to do nich dotrze, to bardzo dziękuję za zrozumienie, nie? Że mnie po prostu zrozumiano, że sytuacja jest poważna, że ja muszę zacząć w tej rzeczywistości pracować. Nie? Zwołanie Rady Stałej, przygotowanie spotkania z księdzem arcybiskupem z Sikluną. To wszystko, co do... Jaka będzie rola tej Rady Stałej? No, rola Rady Stałej jest taka jak zawsze, to znaczy przede wszystkim ona, bo to jest nadzwyczajne spotkanie, które ksiądz arcybiskup zwołuje, analiza problemu, sytuacji dzisiejszej, bieżącej i jakie konkretne elementy odpowiedzi. Ja je muszę zaproponować, dlatego to mówię też, że ja muszę w tych dniach pracować, ja muszę na Radę Stałą, ja nie mogę pójść i powiedzieć. Czyli na tej Radzie Stałej ksiądz prymas musi zaprezentować program naprawczy. Dalsze elementy tego programu naprawczego, co teraz mamy zrobić, nie? Chociażby powiedzieć w ten sposób, wydaje mi się, że jeżeli 1 czerwca my jako biskupi metropolii czy biskupi diecezjalni mamy zacząć stosować prawo, które papież nam od 1 czerwca, no to musimy w tym czasie do 1 czerwca też zostać przeszkoleni w tym, jak to stosować. Ja przeczytam dokument papieski, ja go rozumiem, ja go znam, ale przecież to są elementy, ja nie jestem prawnikiem, ja muszę dostać wiedzę, jak teraz konkretnie postępować, dlatego chcę zaproponować między innymi to, że takie szkolenie dla biskupów diecezjalnych musi być bardzo szybko przez któregoś z prawników naszych zrobione. Jak nie? Wcielać w życie to te normy, wytyczne, które są wyznaczone przez papieża Franciszka, tak? Normy prawne, bo to nie są zalecenia wytyczne, to są normy prawne, to jest po prostu konkretne. W ramach prawa kanonicznego. A tak. Dlaczego ksiądz prymas nie spotkał się z prezesem fundacji? Nie lękajcie się. Rok temu wręczył księdzu prymasowi zaproszenie. Osobiście z tego, tak, co słyszałam. To prawda. To wręczenie tego zaproszenia było. Ja w ten czas nie bardzo potrafiłem rozeznać, jaka jest konieczność spotkania z fundacją. Potem przyszła sytuacja taka, że Ojciec Święty poprosił przed szczytem tym watykańskim, żeby przewodniczący konferencji episkopatu spotkał się z osobami, które są skrzywdzone i żeby wysłuchał ich świadectw. I wiem, że prezes fundacji się zgłosił też do chęć takiego spotkania i że takie spotkanie ksiądz arcybiskup zachorował, ale mówił, że będzie. Wiem, że dalej kontynuuje te spotkania teraz. Wczoraj widziałem go, że wracał z takich rozmów. Ksiądz arcybiskup Gądecki. Przewodniczący. I teraz episkopatu. I teraz moja sytuacja jest taka, ja nie chcę teraz wchodzić w taką sytuację, że spotykać się... A może należałoby się teraz spotkać? Tak, jeżeli pan prezes fundacji... Wystosuje kolejne zaproszenie, tym razem ksiądz prymas na nie odpowie pozytywnie i spotka się z Markiem Lisickim? Spotkam się, dlatego że nie chcę tego robić, żeby nie było tak, że teraz ksiądz arcybiskup Gądecki obiecał i miał się z nim spotkać i teraz wchodzi delegat, który mówi, to pan prezes mówi, no ale ja chciałem się też spotkać, prosiłem o spotkanie z arcybiskupem Gądeckim, nie? Więc jeżeli, po prostu chodzi o to, żeby nie wprowadzić zamieszania, natomiast jak będzie nowe zaproszenie, ja się jak najbardziej spotkam. A czy ten raport, który został przygotowany przez te fundacje, który został zresztą przekazany papieżowi Franciszkowi, czy on jeszcze raz będzie weryfikowany, czy będzie brany pod uwagę również w świetle tych nowych wytycznych w ramach prawa kanonicznego, które zostały ustanowione przez papieża Franciszka? Musi być zgłoszenie do metropolity, jeżeli w danym wypadku, o którym pani mówi, że należało będzie to prawo zastosować, to na takiej zasadzie, że ktoś z twórców tego raportu, nie? Musi ponownie zgłosić to do metropolity, tak? Musi zgłosić to do metropolity, że konkretny przypadek, nie? Że w jego ocenie, czy w jego spojrzeniu jest to niewłaściwe. Problem tylko wydaje mi się trochę taki, że raport został opracowany nie na podstawie akt sądowych i spraw, przynajmniej nie wiem, czy we wszystkich przypadkach, ale na podstawie tego, co się o tym
pisało i mówiło w mediach, nie? Więc na podstawie pewnych rzeczy... Czyli dla księdza prymasa ten raport jest niewiarygodny? Dla mnie ten raport jest przede wszystkim oparty na takich źródłach, nie? I teraz, jeżeli nastąpi zgłoszenie, to trzeba będzie pamiętać, że są do tego źródła sprawy, nie? Te, które są w konkretnej sprawie. Do tego twórcy raportu no nie mieli dostępu, nie? Nie mieli. I tu wydaje mi się, że jeżeli mają i będą mieć taką wątpliwość, a chyba słyszę, że mają i że będą takie sytuacje zgłoszone metropolitom, no to każdy metropolita będzie zgodnie z tymi normami papieskimi, będzie je sprawdzał, nie? Teraz władza proponuje, żeby zaostrzyć przepisy, jeśli chodzi o karanie pedofilów, osoby skazane za czyny pedofilskie, no bardzo restrykcyjne mają być te kary, nawet do 30 lat, z tego co pamiętam, czy do 25. Mm-hmm. Czy to jest rzeczywiście panaceum, remedium na to, żeby walczyć skutecznie z pedofilią także w kościele? To jest pewnie narzędzie, nie? Natomiast czy strach może być jedynym narzędziem zmieniającym naszą mentalność, nie? I kruszącym naszą mentalność, o której tutaj rozmawialiśmy, nie? Wydaje mi się, że nie tylko, nie? Że to jest jednak głębsza sprawa. Oczywiście, że dobre prawo... Ale co prawo... to znaczy zmienić mentalność? Rozumiem, każdy hierarcha, każdy proboszcz, każdy ksiądz był maksymalnie wyczulony na tego typu sprawy. Dokładnie. I natychmiast reagował, tak? O to chodzi. Absolutnie nie zamiatać pod dywan w żadnym momencie. A ja jeszcze, jeżeli mogę też powiedzieć dalej, każdy wierny też parafii, nie? To znaczy każda osoba świecka. Czyli wierni, odważcie się, jeśli widzicie, że jest takie zagrożenie, że jest takie niebezpieczeństwo, tak, że doszło do czynów niepokojących, zgłaszajcie to od razu do swojego proboszcza, do swojego biskupa. Dokładnie w taki sam sposób. Bardzo piękne są słowa, które Ojciec Święty do młodych kieruje w tym ostatnim swoim przesłaniu po synodzie. Mówi, jeżeli widzicie, że jakiś ksiądz, młodym mówi wprost, papież w tekście, jeżeli widzicie, że jakiś ksiądz się izoluje, jakiś ksiądz jest dla was, dziwnie się zachowuje i tak dalej, pomóżcie mu, nie? Ta pomoc jest przede wszystkim przez to, żeby też zgłosić, żeby nie przechodzić obojętnie obok takich sytuacji. Nie? Teraz pytanie od słuchaczy. Dane publiczne pytają, czy ten film Tomasza Sekielskiego powinien być wyemitowany w telewizji publicznej? Tego nie wiem, to znaczy to by trzeba pytać i autorów, i ten film ma już dzisiaj przeszło 12 milionów odsłon, tak, nie? Więc widać, że rzeczywiście dotarł do bardzo szerokiej... No siła rażenia jest nieprawdopodobna. ...gamy społeczeństwa, nie? I dlatego też wydaje mi się, że jest no przede wszystkim ważny, natomiast no tu nie umiałbym odpowiedzieć, nie? Czy powinien, czy nie, no to nie ode mnie też to zależy. Nie? Kiedy powstanie komisja w Episkopacie złożona ze świeckich duchownych, nadzorująca pracę kapłanów zajmujących się pedofilią w swoich decyzjach. Rozumiem, że chodzi też o taką komisję, która wyjaśniłaby wszystkie te sprawy, rozliczyła kler z tych skandali pedofilskich. No to teraz mówimy dzisiaj, cały czas w tej naszej rozmowie pokazujemy, że jest konkretne narzędzie prawne, które daje papież Franciszek. Ale tutaj jest mowa o komisji świeckiej, z udziałem świeckich osób. Świeckich, które by miały... Dostęp do archiwów, jak rozumiem, mogłyby przesłuchać ofiary, mogłyby przesłuchać księży. Ja myślę, że pierwszą rzeczą, która jest, to jest zastosowanie tego prawa, które będzie i tu nastąpi już weryfikacja bardzo konkretna tego, czy były zaniedbania, jeżeli o tym mówimy. Czyli na razie zdaniem prymasa taka komisja nie jest potrzebna, myślę, nie jest konieczna? Myślę, że na razie nawet mamy obowiązek zastosować to prawo, które 1 czerwca wejdzie i według niego także weryfikować działanie, nie? To jeśli chodzi o to prawo, to Dominik pyta, kiedy zostanie zniesiony nakaz zeznawania przed komisją kościelną w pojedynkę? Chodzi o ofiary, czy też osoby wykorzystywane. Osoba molestowana powinna mieć możliwość zeznawania w obecności swojego psychologa, albo członka rodziny, albo adwokata, a nie może być sama przed komisją. To kiedy taki zapis zostanie wprowadzony? Taki zapis niestety jest. Jest? No jest. W naszych wytycznych dokładnie jest taki zapis. Czyli to, co mówiłem teraz, na podstawie tych przypadków, które pan Tomasz Sekielski ujawnił, dlaczego teraz mamy szkolić tych księży, którzy to przyjmują, nie? Ponieważ popełnili błędy, dlatego że nie osoba skrzywdzona ma prawo do zeznawania z drugą osobą. Mamy taki element. To dlaczego komisja kościelna zapisany nie przypominała o tym? Dlaczego komisja kościelna nie przypominała w takich sytuacjach osobie molestowanej?
nie wiem, dlaczego nie w tym konkretnym przypadku, nie, dlaczego nie przypominała, wręcz przeciwnie, że ją tylko przyjęła osobiście, nie, bez takiej możliwości. To są błędy, które muszą zostać naprawione. To są błędy, o których mówimy także, że no, znów wytyczne i prawo mamy i to jasno zapisane w naszych wytycznych konferencji episkopatu, które mówią o procedurze przyjmowania zgłoszeń i tak dalej. Jest wyraźnie powiedziane, że w towarzystwie drugiej osoby, jeżeli jest osoba małoletnia, no to musi być wprost w towarzystwie rodziców i psychologa, nie? Więc mamy całą, jeżeli ona sobie tego życzy, nie? To są rzeczy, które muszą... Bo przypominam sobie przykład... jednak taką sytuację, ja rozumiem, że ona była w tym momencie fikcyjna, ale też w oparciu o sytuacje, które miały miejsce w rzeczywistości, bo na pewno ksiądz prymas oglądał Claire. I tam jest taka sytuacja, że Claire trafia niestety osoba... niestety nie oglądała. Ale jest tam natomiast... sytuacja, kiedy osoba wykorzystywana staje przed taką komisją i jest potraktowana w sposób niezwykle lekceważący. Tak, ale myślę, że to jest, jeżeli gdziekolwiek miało miejsce takie traktowanie, jak to w tym filmie, który mi opowiedziano, jak to wyglądało, no to jest po prostu potworność. To nie jest sytuacja badania przyjęcia świadectwa i przyjęcia zgłoszenia, tylko to jest karykatura tego, co, jak to powinno być zrobione, nie? To jest karykatura. No, to jest rzecz, która się w głowie nie mieści, krótko mówiąc, nie? Kolejne pytanie. Natomiast tutaj, na tej kanwie też myślę, że ciągle wracamy do tego, żeby w całym tym procedowaniu, rozwiązywaniu, ja wiem, że to jest ważne i istotne, ale żeby naprawdę nie dopuścić do jakiegoś powtórnego krzywdzenia osób, które zostały już skrzywdzone. Proszę sobie wyobrazić, że ja prowadząc na przykład jeden taki z kazusów w mojej diecezji, kiedy dotyczyło to młodzieży, dzieci, no, tam nastolatków powiedzmy, nie? Przyjęte zostały te ich zeznania w odpowiednim, nawet w ich domach, przy rodzicach i tak dalej, z całym szacunkiem, nie? I kiedy rozpoczął się proces dotyczący, proces już kościelny, no bo on potem ma charakter procesu karnego lub karno-administracyjnego. I kiedy znów w procesie, bo to jest po prostu proces, nie? Trzeba by było te osoby przesłuchać, ale biskup ma możliwość taką, że to świadectwo jest wystarczające. Ja nie chciałem narażać drugi raz teraz przed jakąś właśnie komisją, przed jakimiś, skoro te osoby i przyjąłem te świadectwo jako wiarygodne, skoro złożyły, ja odstąpiłem, nie? To jest świadectwo, które chodzi o to, żeby nie doprowadzać drugi raz do krzywdzenia takich osób, nie? To znaczy, oczywiście rozumiemy, że to nie chodzi o świadome krzywdzenie, nie? Bo to jest procedura karna. Ja sobie mogę wyobrazić, jak ktoś musi stanąć przed takim trybunałem, nie? To wyglądać może to nawet psychicznie dla kogoś tak, jak to pani wspomniała w przypadku tego filmu Claire. Dlatego trzeba wykorzystać wszystkie procedury, które mamy, nie? Żeby tego w podobny sposób, o czym pani mówiła, to zgłoszenie, nie? Że no, mamy zapisane w wytycznych konferencji episkopatu. Ci delegaci na szkoleniach słyszeli, jak to ma być. Popełniają błędy, nie? Teraz na oczach wszystkich widzimy, nie? Więc znów, żebym nie był gołosłowny, że wszystko zrobię dla dobra ofiar, bo tak powiedziałem po tym filmie, nie? To co zrobię? No między innymi zrobię to, że na tym szkoleniu, które będzie z arcybiskupem Szykluną, na którym mam nadzieję, że będzie też ten delegat jeden czy drugi, który w tym filmie to przyjmował to zgłoszenie, nie? Że ten kazus musimy po prostu, i tu panu Sekielskiemu dziękuję, że to będzie dokładny przypadek, który trzeba pokazać, jak nie należy postąpić. Nie? To jeszcze pytanie, czy Kościół w Polsce przyjmie rozwiązania dotyczące zadośćuczynienia, czyli wsparcia finansowego dla ofiar pedofilii duchowych? Wsparcia finansowego, tak. To znaczy mamy zapisane bardzo konkretnie w naszych wytycznych, że zarówno pomoc duszpasterska, psychologiczna, terapeutyczna, mówię prawna... O finansowej pomocy. Powinna być wsparta finansowo także, nie? Wsparta finansowo. To nie tylko, że my ofiarujemy pomoc dziś już, że my ofiarujemy pomoc osobie psychologicznej, która zgłasza u jakiegoś psychologa, który jest przez nas wskazany. Ona ma prawo sobie wybrać i ma prawo przynieść rachunek, za który dostanie zwrot. A ja nawet w mojej diecezji w takich sytuacjach, myślę, że wielu biskupów tak robi, żadnego rachunku, tylko mnie ale proszę. Ale to będzie wystarczająco pomóc? A nie chodziłoby jednak o takie solidne zadośćuczynienie? To jest przede wszystkim pomoc, która ma wspierać w sytuacji skrzywdzenia. Natomiast myślimy też i rozmawialiśmy o takim funduszu solidarnościowym, który by
dalej także w ciągu życia, no bo to rozumiem, że mamy zapisane w momencie... No więc czy jest możliwe utworzenie takiego funduszu solidarnościowego, kościelnego, skąd wypłacane byłyby zadośćuczynienia? Tak, tylko nie będą to, od razu jasno mówimy, żadne zadośćuczynienia czy żadne odszkodowania. To będzie pomoc dla osób, które są w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych sytuacjami, czyli tymi przestępstwami. Nie? A jakie kary poniosą księża, którzy ukrywali pedofilów, przerzucali ich z parafii do parafii? To znaczy księża, przenosi może księdza, tylko biskup. No to jaka kara spotka biskupa? Będzie usunięty z urzędu. Jeżeli będzie, znów wracamy do tego prawa, no bo my możemy mówić tylko, jak to zostanie prawnie wyegzekwowane, więc jeżeli Ojciec Święty znów daje takie narzędzie od 1 czerwca nam, jeżeli po zbadaniu sprawy przez metropolitę udowodni, że takie rzeczy zostały w tym wypadku popełnione, to Ojciec Święty podejmie decyzję, nie? Czy go zawiesi, czy go przeniesie, czy go zwolni, czy go ograniczy w wypełnianiu. To będzie... Czy wydali ze stanu kapłańskiego nawet? No to by musiał popełnić przestępstwo, no, nie? Tak jak ksiądz Olejniczak został wydalony, no, tak, ze stanu kapłańskiego. Ale to było przestępstwo pedofilii, nie? To znaczy, bo te normy papieskie mówią też nie tylko o działaniach biskupów, nie, na tym etapie, no bo za niewłaściwe działanie można biskupa zawiesić, czy go zdymisjonować, nie, na przykład. Ale mówią też o tym, że przecież biskup nie jest wyjęty spod prawa, że też, nie daj Boże, nie, byłoby to rzecz, która się w głowie nie mieści, gdyby samemu jemu były oskarżenia o czyny, nie? Przeciwko małoletnim, no to wtedy też jest narzędzie, tak jak to było w przypadku kardynała McCarricka, nie? Zdecydowany Ojca Świętego aż do wydalenia ze Stanów. Mówimy o tym kardynale z Australii, tak? Mówimy o tym kardynale ze Stanów Zjednoczonych. To jeszcze wracając do filmu Tomasza Osielskiego, czy jeśli będzie druga część, to czy tym razem ksiądz prymas weźmie udział w tym filmie? Zgodzi się na udział w tym filmie? Jeżeli pan Tomasz by mnie poprosił o wypowiedź, ponieważ znam, jak wyglądała pierwsza część filmu i jestem jeszcze raz, tak jak wszyscy mówiliśmy, bardzo wdzięczny. A nie żałuje ksiądz swojej decyzji, że jednak nie wystąpił? Że nie zaufał? Wtedy nie żałuję. No nie wiedziałem, nie? To znaczy nie miałem takiego. Ja też nie znam ani twórczości pana Sekielskiego, ani tego, w jaki sposób te rzeczy są zbierane i tak dalej. Nie? Dzisiaj widzę... No ale słyszeliśmy, że Episkopat Polski uznał, że ten film nie będzie bezstronny, że jego autor nie jest bezstronny. Takie wyszło oświadczenie biura prasowego, natomiast na jakiej podstawie wiedzieliśmy, być może bardziej na podstawie tego, co było opowiadane o filmie, nie? A nie o tym, jak sam film wygląda. Okazało się, że dzieło nie jest nierzetelne, to już mało mówić, nie? Tylko, że jest naprawdę wstrząsającym świadectwem, nie? Trochę się zastanawiam też i nieraz nad tym, dlatego, że na reakcje tego filmu, nie? Bardzo pozytywne w sensie takim, ale też się zastanawiam, żebyśmy trochę spojrzeli przez pryzmat osób skrzywdzonych innych, nie? Bo mam takie sygnały też, dostaję świadectwa, piszą do mnie po prostu takie osoby, że przeżywają bardzo mocno ten film, nie? To znaczy nie są w stanie nawet go obejrzeć, nie? Otwierają się potworne rany z przeszłości, nie? W takich sytuacjach i myślę, że ja nie chcę tutaj udzielać rad czy nie rad, tylko musimy wszyscy i ja jako pierwszy przede wszystkim być na to wrażliwy, nie? To znaczy, że to jest rzeczywistość, która jest poruszana w najgłębszej warstwie ludzkiej. To nie jest tylko opowieść o czyjejś tragedii, nie? Jeżeli są to osoby, które są skrzywdzone i oglądają ten film, to się otwiera ich rana, nie? I teraz jak im pomóc, nie? To znaczy właśnie zachęcać do tego, żeby one z tym same nie zostały, żeby no właśnie zwracały się do psychologów, żeby była też możliwość, nie, bycia tutaj w tej bliskości, żeby zaufały, że taka droga, że nie muszą pozostać same, nie, bo ja sobie mogę wyobrazić, skoro we mnie, który nie mam takiego doświadczenia skrzywdzenia, nie, obejrzenie takiego filmu pana Tomasza Sekielskiego wzbudziło naprawdę, proszę mi wierzyć, takie głębokie poruszenie. Ja, żeby wypowiedzieć te słowa
zaraz po tym, żeby no nie zostawić tego też zawieszonego w opinii publicznej, no musiałem się zmobilizować. Nie, nie wiem, jak pani je ocenia, jak pani to widziała, natomiast no były to dla mnie wielkim bólem, nie, żeby to przed kamerą teraz po takim filmie zebrać myśli, zdania i powiedzieć tych kilka zdań. Nie, nie, ale rozumiem, że dokument na tyle mocny, że ksiądz po prostu zrobił to, no powiedzmy, że spontanicznie poczuł się wobec w obowiązku, żeby to zrobić. To musiałem tylko patrzę teraz na te osoby, które no taką trwogą, takim lękiem, takimi obawiami się dziś ze mną dzielą, nie? I mówią, proszę księdza, bądźcie delikatni, nie? To znaczy, ja nie chcę panu Sekielskiemu mówić, że był niedelikatny, nie? Czy w tej rzeczywistości, tylko chcę pokazać, mówiąc o tym, że taki film otwiera rany osób skrzywdzonych i jeżeli są zaniedbania, ale Tomasz Sekielski powiedział, że ten film zaboli. I że ten film zaboli. A czy ksiądz prymas chciałby coś powiedzieć Tomaszowi Sekielskiemu teraz? No bardzo serdecznie chciałbym go pozdrowić i jeszcze raz mu podziękować za ten dokument, który zrobił. I tak jak tu wiele razy do tego filmu się odwoływaliśmy, podziękować, że to jest ten element kruszenia tej mentalności, o której mówimy. Nie? Może warto byłoby się spotkać. Kruszenia. I myślę, że jeżeli taka konieczność może przy tym zaproszeniu, o którym pani mówi, ewentualnym zaproszeniu do tej drugiej części. No może warto też zaprosić Tomasza Sekielskiego do siebie po prostu. Hmm. No, inicjatywa również może wyjść ze strony księdza prymasa. No nic nie stoi na przeszkodzie. Myślę, że to jest inicjatywa dobra, nie? I myślę, że pod tym względem najpierw, a mając taką okazję tutaj, jeszcze raz chcę panu Sekielskiemu przede wszystkim za to podziękować. Nie? I tak jak wspominam i jak mówię, to będzie na pewno dla nas ważny materiał do analizy teraz. Do tego, żeby tą naszą świadomość, no pytała mnie pani wiele razy, nie? Czy... No jednak ja mam w głowie cały czas reakcję arcybiskupa Głódzia, która była taka, jaka była, właściwie lekceważył to. Ja nie jestem przekonana, że arcybiskup Głódź tego filmu nie widział wtedy. Tym bardziej, że no, w tym filmie występuje ksiądz Cybula, teraz już świętej pamięci. Myślę, że wtedy, kiedy był pytany, nie wiem, bo oczywiście nie pytałem też, ale wydaje mi się, że wielu nie widziało, dlatego że byliśmy w Krakowie, jechaliśmy, zjeżdżaliśmy się do Krakowa na uroczystości odpustowe. Nie sądzę, żeby to było tak, że biskupi... Ale ksiądz prymas znalazł czas. No tak, bo przyjechałem wcześniej, bo wiem też, kim jestem, nie? To znaczy wiem, że jestem delegatem konferencji do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Mi nie wolno takie rzeczy pominąć, nie? Dlatego nawet w Krakowie miałem przygotowane studio, żeby zobaczyć na dużym ekranie, żeby spokojnie to obejrzeć, żeby obejrzeć to z ojcem Adamem Żakiem, którym oglądaliśmy, dlatego że tu też naprawdę nie do przecenienia jest podkreślanie roli. Ja naprawdę nie jestem kimś, który teraz otwiera nie wiadomo jakie nowe drzwi, nie? Ja wszedłem w bardzo potężną pracę Centrum Ochrony Dziecka i tego jezuity i jego współpracowników, którzy zrobili ogromną pracę. Nie? I mówimy o księdzu Studnickim? O księdzu Żaku, ojcu Żaku, bo on jest dyrektorem. Ksiądz Studnicki jest jednym z członków tego kolegium i rzecznikiem tej... Rozumiem. A ojciec Żak jest tutaj... Ojciec Żak jest twórcą Centrum Ochrony Dziecka, jest delegatem, szefem. Pierwszym naszym koordynatorem do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Człowiek z wielką wiedzą, z wielkim doświadczeniem. I moja rola jest taka, żeby z tego korzystać, nie? Dlatego szkolenie, no ja nie mam narzędzi, ja nie mam ludzi, którzy by wokół osoby delegata, ja muszę to tworzyć też, nie? I to jest najbardziej... I ostatnie pytanie, czy sądzi ksiądz prymas, że ten film zobaczył papież? Tego to nie wiem. Nie ma ksiądz takich informacji, czy papież mógłby zobaczyć ten film. No w sumie można to po prostu, mówiąc kolokwialnie, odpalić w internecie, po prostu. No tak, ale nie wiem. Wiem, że wydaje mi się, że na zakończenie filmu jest informacja, że są to teksty w języku angielskim, hiszpańskim, tak? Przetłumaczony, tak? W różnych wersjach, więc dostęp by Ojciec Święty do tego miał, ale nie wiem. To też będzie zależało, jak działa z kolei biuro prasowe Ojca Świętego i czy jakie informacje są mu przekazywane, nie? Mam nadzieję, że... Duże wyzwanie przed Kościołem. Wszyscy przyglądają, patrzą wam teraz na ręce i będą oczekiwać efektów.
Ja jestem tego świadomy, natomiast jestem świadomy też tego, co powiedział Ojciec Święty. Nie, nie może to być tak, że spalimy kilka osób na stosie i problem nam zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo to jest nieprawda. Nie? My jesteśmy skazani na walkę, na batalię właśnie o przemianę, o tą wewnętrzną przemianę człowieka, która będzie oczywiście opartą o konkretne działania, narzędzia i tak dalej, nie? Ale proszę mi wierzyć, ja nie liczę na to, że to jest sprawa, która bardzo szybko dotrze. To jest też kwestia społeczeństwa, informowania społeczeństwa. Episkopat wydał stanowisko konferencji episkopatu na temat no to tutaj pedofilii. Można powiedzieć, że komunikacja się kłania. Na pewno ten sposób komunikowania się z wiernymi, tak, ze społeczeństwem musi się absolutnie wydrukowały zmienić. Wzięły to media, nie? Wzięły to media. To nie może być taki ezopowy język. Ale właśnie. Albo ezopowy język, nie, więc musimy o tym myśleć, albo też to, że no za mało było mówione też w mediach na ten temat, nie, na temat tego głosu biskupów. Przecież tam były, tam ale też prawda jest taka, że hierarchowie niechętnie się zgadzają na rozmowy. Ja chciałam na przykład zaprosić hierarchów na rozmowy przed Bożym Narodzeniem i naprawdę miałam problem, odbijałam się od ściany. Chciałam również zaprosić któregoś z hierarchów, w tym chyba nawet wysyłałam też maila do archidiecezji gnieźnieńskiej, bo chciałam porozmawiać na temat tego szczytu, który się odbył w Watykanie. I na berdyczów, proszę księdza. Dlatego, taka prawda. Dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że no, ponieważ była pani redaktor pierwsza, która o mnie... wystosowała taką prośbę, zaproszenie. Może tak? Być zdziwienie, dlaczego przyszedłem do pani redaktor jako pierwszej. Dlatego, że po pierwsze była pani pierwsza po tej, a po drugie, że odpowiedziałem pani, że ja dzisiaj wyjeżdżam do Korei, co byłoby zgodne z prawdą, ale no, nie mogę powiedzieć, że pani redaktor powie, nie pojechał i mnie okłamał. No takich rzeczy... No nie. No na taki, pewno ksiądz no, no taki, nie może kłamać. No to jest pewne, to jest pewne tym, jak a poza tym chyba dwa razy ja myślę, dwa. Że jestem wdzięczny dlatego, że ja dziś rozmawiając też z panią, ja naprawdę się uczę też pytań, które do mnie nie docierają w inny sposób, jak właśnie poprzez często media. I to jest też wasza naprawdę... Nie można się zamykać po prostu w oblężonej wasza, twierdzy. Nie tak, można się zamykać w oblężonej rola, twierdzy. Żebyście nas pytali, żebyście nam te pytania zadawali, nie? Więc musimy być odważniejsi do tego działania, nie? Oczywiście, zachęcam do odwagi, do otwartości. Do otwartości, proszę absolutnie też, tak. Proszę też zrozumieć na to, że wszędzie nie będziemy mogli być. Nie, no nie ma takiej sytuacji, że można biegać wszędzie, bo się tego nie da. Nie? Natomiast no, ja ale na pewno, kiedy są sytuacje trudne, nie można ich unikać. Oczywiście. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Z. Z nami był arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Bardzo dziękuję. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję też państwu za cierpliwość i wysłuchanie.